gamins. Prezes LKS Zgody Wyczyna, dzisiaj w roli trenera Jacek Skopowski. Jak pan ocenia dzisiejszy mecz? No przede wszystkim chciałem podziękować chłopakom za walkę, bo przegrywaliśmy 2-0. No i potrafiliśmy podnieść się z kolan, że tak powiem. No i jak widzimy, cel osiągnięty, 3 punkty. Tak zakładaliśmy przed meczem i udało się. Przy pierwszej bramce dla gości błąd popełnił Krystian Żuraw. No ale tak jak pan wspomniał później, że tak powiem, odrobił tą stratę, zdobywając 2 bramki. Na początku też trzeba powiedzieć o bramce Łukasza Przemindowskiego. No i tak jak pan też powiedział, zmiana Krzyśka Bartyzela, wprowadzone 2 minuty na boisko i zdobywa bramkę, bardzo ważną bramkę w tym meczu. Wisienka na torcie, ostatnia sekunda właściwie Paweł Kalinowski. Dokładnie. No liczyłem też, że w ostatnim meczu Paweł zdobędzie tą bramkę, bo w poprzednich meczach naprawdę pracował bardzo, zdobywał te bramki i fajny taki akcent na zakończenie tej rundy. Właśnie, podsumujmy króciutko tą rundę. Wiem, że było ciężko. No tak, trudna runda dla Zgody. Wiemy, że trener nie mógł być z nami w ostatnich meczach. W ostatnim meczu wygranym również musiałem zastępować go. Teraz tak samo. Ale powiem tak, no gdzieś cel zakładaliśmy sobie w okolicach 10. miejsca. No i mogę powiedzieć, że cel został osiągnięty w tej rundzie. Pomimo tych trudności, które nas tutaj, zresztą wszystkie kluby te trudności pewnie w jakimś stopniu miały, ale tak jak powiedziałem jeszcze raz, cel został osiągnięty w tej rundzie.